Chorzowskim Centrum Kultury wystąpiła najlepsza gitarzystka basowa młodego pokolenia Kinga Głyk. Artystka od najmłodszych lat wykazywała zainteresowanie dźwiękami gitary basowej. Już w wieku małym, jeszcze jako mała dziewczynka, nie wiedząca, czym jest gitara basowa, słysząc gdzieś tam niskie dźwięki zawsze w nagraniach, mówiłam tacie, to ja bym tak chciałabym zagrać na gitarze basowej. Mówię, ale to nie jest instrument dla dziewczyn, no, dziewczyny nie grają na gitarze basowej. Mówię, ale ja tak bym chciała spróbować, mnie się to tak podoba, że w końcu pewnego dnia pamiętam, jak przywiózł mi taką małą basówkę i spróbowałam na niej zagrać i mówię, to jest ten instrument, na którym chcę grać. I w wieku 12 lat zagrałam swój pierwszy koncert, prawdziwy koncert, całometrażowy. No i tak się to zaczęło. Artystka swoją popularność zawdzięcza opublikowanemu w serwisie YouTube filmowi pokazującemu jej wykonanie utworu Tears in Heaven Erika Claptona. Akcja z wyświetleniami była dla mnie i jest zaskoczeniem. To, co się wydarzyło, to tak się wydaje, że to był taki sen, który był i jakby obudziłam się, bo filmika nie ma. Ale wyświetlenia zostały i tak jakby to, że ludzie gdzieś tam mnie zobaczyli i polubili to, co robię, zostało, bo piszą do mnie nadal i cieszą się tym, że ten filmik był, smucą się tym, że już go nie ma, ale są dalej ze mną, więc jestem zadowolona bardzo z tego powodu i się cieszę. A całe to wydarzenie tylko pokazuje mi, że w życiu dużo rzeczy jest ulotne i musimy się z tym liczyć, że nie zawsze będzie tak samo, dlatego trzeba korzystać z chwili i cieszyć się tym, więc ja się cieszę, że mogę grać dzisiaj koncert i mam nadzieję, że będzie fajny czas. Kinga Głyk otrzymała wiele propozycji grania. W marcu wystąpi podczas trasy koncertowej we Włoszech. Wszystko jest jeszcze w takim rozkładzie dość, bo trzeba to wszystko pozapinać. Prawdopodobnie w marcu, jak dobrze pamiętam, będzie trasa we Włoszech, więc dla mnie to jest niesamowite, już przeżycie, już tam ćwiczę angielski. Wiele wydarzyło się, tak nie mam teraz co wymieniać, nie będę po kolei, ale tak posunęło się wszystko do przodu, dzięki temu też chyba. Basistka jest samoukiem, nigdy nie uczęszczała do szkoły muzycznej. Nie było szkoły muzycznej, ja nigdzie się nie uczyłam nigdy, znaczy nie chodziłam do szkoły żadnej, uczę się prywatnie i w domu. Aktualnie skończyłam szkołę, zdałam maturę i zabrałam się już tak ostro za właśnie kształcenie się w kierunku muzycznym, uczenie się wszystkiego, co wiem, że gdzieś tam się powinnam nauczyć. Pracuję nad materiałem na następną płytę. Jeszcze nie wiem, kiedy będzie, ale wiem, że za niedługo będę się zabierać do tego. W HCK można było usłyszeć głównie utwory z drugiej płyty Happy Birthday, zarejestrowanego podczas koncertu w Teatrze Ziemi Rybnickiej. Moje osobiste kompozycje z drugiej autorskiej płyty pod tytułem Happy Birthday Life, Kinga Głyk Happy Birthday Life. Mam ją dzisiaj ze sobą, oczywiście jeżeli ludzie będą chcieli po koncercie, chętnie podzielę się z nimi tym. Większość utworów właśnie jest z tej płyty drugiej, a co będzie, to nie wiadomo, bo to jest muzyka improwizowana i zawsze jest różnie. Więcej informacji o zbliżających się koncertach artystki można znaleźć na stronie internetowej kingagłyk.pl lub na Facebooku.